Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie informacyjnym. Niezwykłym filmie, ale filmie informacyjnym. Słuchajcie, bo muszę wam kilka rzeczy przekazać. Przy okazji, tak, ładne shaderki, prawda? Ładne shaderki. Tu są shaderki, żebyście się nie pytali po raz 574. Komplementary shader są 4, 3, 2. Możecie je znaleźć na kanale, szukajcie, a znajdziecie. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie na, czy przed projektem, który tworzyłem typowo z okazji Halloween, tak? Przez cały październik to był tworzony projekt, no i jeszcze jest on do dokończenia na jutrzejszym live'iku, także tu od razu macie info a propos jutrzejszego live'ika, mam nadzieję, że naprawdę konkretnego i mam nadzieję, że całodniowego, jak się uda, może nie 12 godzin, ale zobaczymy, jakiś może 7, 8, tak? Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Słuchajcie, ten film jest dla was filmem informacyjnym, dla mnie filmem informacyjno-poglądowym, takim jakbym pitolił głupoty, że na przykład zrobiłem za mało, czy robię teraz za mało przez to, że miałem kilka dni odpoczynku, tak? Bo tak siadłem dzisiaj, mówię, kurczę ty, no muszę nagrać, muszę zmontować, muszę wszystko zrobić. I mówię, no widzowie czekają na filmy, a ja tu nic nie robię. Ja wam zaraz powiem, bo jak ja sobie to podliczyłem wszystko, co ja zrobiłem w październiku, to wychodzi na to, że ja wcale tak mało nie zrobiłem, nie? Jakby można było zrobić więcej, zawsze można zrobić więcej, ale patrząc na to, że robię sobie głównie wszystko dla przyjemności, a nie mam jakiegoś konkretnego, sztywnego grafiku, to wyszło tego zdecydowanie więcej, niż bym się spodziewał. Także zaraz wam to powiem, słuchajcie. Dlaczego dzisiaj w ogóle nie będzie takiego klasycznego, standardowego filmu, nie wiem, trwającego godziny albo dwóch? Ano dlatego, że mam do zmontowania odcinek Fear Nightfall, odcinek 7, który ma ponad 3 godziny surowego materiału, który muszę jeszcze poprzeglądać, powycinać jakieś takie większe cisze, no i generalnie no, przejrzeć go całego i tak dalej. A to nie jest kwestia 5 minut, więc musicie mi dać czas. A chcę, żeby wleciał sobie ten odcinek na poniedziałek, no bo jutro, jak mówiłem, jak wspominałem przed chwilą, będzie live'ik. Co do live'ików, to taka konkretna informacja, mam strasznie zachrypnięte w ogóle gardło, bo to przez to, że to jest pierwszy materiał, który nagrywam, jeszcze nie jestem rozgrzany, ale co do live'ów, co do odcinków, zawsze wrzucam wam info na kanał nadawczy na moim Instagramie LJPL. Postaram się linkacza do kanału nadawczego, jak się uda, wrzucić gdzieś tutaj w przypięty komentarz pod filmem, żebyście mogli go sobie w razie czego tam zaobserwować. Serio, warto, bo naprawdę macie tam wtedy info odnośnie tego, kiedy jest live i tak dalej. Zawsze gdzieś tam wrzucam info przed wydarzeniem na pół godziny, na godzinę przed i tak dalej. Tak samo odcinki wrzucam, jak już wlatują na YouTube'a. No bo to wiecie, powiadomienia różnie działają, więc pamiętajcie, kanał nadawczy na Instagramie zawsze aktywny i zawsze wam rzucam. I dlaczego nie ma takiego dzisiaj pełnego filmu, który będzie trwał, jak mówiłem, gdzieś jakoś dużo czasu? Po pierwsze, muszę przygotować animację plus sceny pod God of War Ragnaroka, którego będę na dniach sobie nagrywał, bo teraz skończyłem wczoraj ogrywać właśnie czwóreczkę, no i będę sobie leciał po prostu niedługo z Ragnarokiem, ale jeszcze w międzyczasie będę chciał coś innego typowo na kanale głównym zrobić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chcę stworzyć film powitalny, taki krótki, ale treściwy, o subskrypcji kanału. Tego oczywiście jak najbardziej, pamiętajcie, zbliżamy się do miliona, tak, wiadomo, do, tak. Także musicie subskrybować. I tak pomyślałem, że fajną opcją byłoby zrobić film, który będzie się w sumie pojawiał na kanale, szczególnie dla osób, które po prostu no nie są zalogowane, bądź właśnie nie subskrybują kanału. Myślę, że to będzie spoko opcja. W sumie dawno czegoś takiego nie było. I nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego było, więc to myślę, że będzie fajna sytuacja. No ale to się muszę się ogarnąć, muszę się przygotować, dlatego też kamerki nie ma, bo jestem jeszcze normalnie totalnie zaspany, włosy rozdziabione, broda nieułożona. Nie możecie na mnie patrzeć teraz, normalnie oczy by wam wyszły z orbit, jakbyście mnie teraz zobaczyli, jak ja przepięknie, żartuję, dobra, nieważne. W każdym razie. To jest kolejna rzecz, którą muszę zrobić, wiadomo, zmontować Fear Nightfall, bo to też mam dzisiaj w planach, żeby przy tym przysiąść, żeby mieć materiał gotowy na poniedziałek, żeby jutro się skupić tylko na live'ie, a w poniedziałek nie musieć od rana siedzieć i montować, tylko żebyście odcinek mieli, ponieważ w poniedziałek akurat wypada święto, więc będziecie mieli wtedy film normalnie z rana. No i prawdopodobnie również będzie bardzo długi, podejrzewam, że może trwać około 2 godzin, w zależności od tego, ile tam materiału faktycznie nagrałem takiego, wiecie, gdzie gadałem, a ile materiału nagrałem takiego, gdzie nie gadałem, bo tego jeszcze nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale większych problemów z tym nie będzie. I teraz słuchajcie, właśnie, żebyście tutaj, tu już całe info poszło, takie najważniejsze, a teraz dla chętnych, także jak już słuchacie to, co ja teraz tutaj pitolę,
to bardzo fajnie będzie, bardzo mi miło będzie, jak wysłuchacie. Szczególnie dla osób tutaj mówię, żebyście mi potem mogli kopnąć w dupala przysłowiowo za to, jak będę mówił, że bo ja ostatnio tak mało robiłem i widzowie w ogóle filmów nie mieli i tak dalej. No to słuchajcie tego. Podsumujemy sobie tylko i wyłącznie kanał Minecraftowy. W październiku wleciało 15 filmów, odliczając dwa, bo to były filmy info i okej, dobra, niech będzie, odpadają dwa filmy. Ale to i tak wypada praktycznie film co dwa dni, to jest jedna rzecz, ale średnia długość wynosiła ponad godzinę. Serio, praktycznie wszystkie filmy wynosiły ponad godzinę długości w październiku. To jest po prostu szok i niedowierzanie. Głównie podejrzewam za sprawą serii Kefir Nightfall oraz oczywiście mapek od widzów, które również były dość długie. Więc naprawdę, rozbijając taki każdy film jeszcze na pół, to w sumie mieliście daily nawet i na Minecraftowym. Ale do tego odbyło się 5 live'ów, tak? O długości ponad 30 godzin. Tak, z budowy tutaj tego projektu i tak dalej mniej więcej, no to trochę się działo też jeszcze na serwerku. Na serwerku się działo i w ogóle. Także no, całkiem sporo uważam, patrząc na to, ile było filmów i że jeszcze były streamy. I teraz przechodzimy sobie do kanału głównego, tak, bo mam jeszcze drugi kanał, jakby ktoś, kurczę, nie wiedział, pomimo tego, że mamy rok 2024 jeszcze, no to tak, mam drugi kanał i na tym kanale, moi drodzy, wleciało 12 filmów, gdzie podobna długość materiału była taka, wiecie, 45-50 i ponad godzina, tak? Więc łącząc dwa kanały, to już macie w sumie takie daily, nie? Jak śledzicie dwa kanały, musicie śledzić dwa kanały normalnie, bo tam też inne gry niż Minecraft jest, rozumiesz? No i na drugim kanale prawie 60 godzin streama było. Czyli w sumie w październiku było 90 godzin streamów, gdzie ja nie jestem głównie streamerem. Ja jestem youtuberem i streamuję for fun. W sensie streamuję dla przyjemności, nie? No to dużo tej przyjemności, uważam, było, bo 90 godzin to piechotą nie chodzi, co nie? No, to jest jedna rzecz. No i filmów w sumie łącznie z dwóch kanałów, odliczając te informacyjne, no to masz, no to masz 25. Czy to jest jakoś mało? No nie uważam, że to jest mało, bo potrafiłem wstawiać filmów w miesiącu, nie wiem, z 5, 6 i były prawie tygodniowe przerwy. Więc teraz ten malutki urlopik, który był, nic strasznego się takiego raczej nie stało i nie powinniście... Ja przede wszystkim nie powinienem mieć sobie tego za złe, więc ten film jest dla was informacyjnym, wytłumaczeniem i dla mnie przede wszystkim wytłumaczeniem. Liaju, ty, fajfusie, pamiętaj, że robisz dużo... To jest do przyszłego ja sobie mówię, nie? Jakbym oglądał ten film w przyszłości, to jest informacja też taka dla mnie, nie? Takie, liaju, fajfusie, pamiętaj, że dużo robisz, dużo filmów stawiasz, widzowie ci za to są na pewno wdzięczni, streamów dużo robisz, słuchaj, i nie bądź dla siebie taki surowy, mordo, nie bądź dla siebie taki surowy, bo się przepracujesz, mordo, bo się przepracujesz. No, w każdym razie, tyle, co chciałem powiedzieć, najważniejsza info, także ja siadam zaraz do pracy. Film w sumie wyszedł taki, że będziecie mieli, ale całkiem spora długość, bo, no bo wiecie, bo jak ja się rozgadam, to ja nie potrafię tak, kuźwa, zawrzeć normalnej informacji w 30 sekundach, pewnie dałoby to rady. 30 sekund, pyk, pyk, dobra, już info zrobione, albo shorta nawet. Ale nie, no muszę sobie troszeczkę pogadać. W każdym razie, jutro live'ik, w poniedziałek odcinek i to tyle. Trzymajcie się, miłego dzionka i pa, pa!